Cześć, słuchajcie, testuję kamerę, kupiłem GoPro Session 5, ponieważ ma opcję nagrywania w 4K. Znaczy, wiecie, ja tam się szczególnie 4K nie napalam, dla mnie bardziej istotny jest obiektyw na przykład. No ale, prawda, skoro wydawać kasę na jakąś małą kamerkę, no to raczej GoPro. Od razu uprzedzam wszystkiego, o tam z Chin mogłeś mieć lepszą. Być może, ale jednak wiecie, no, chcę mieć jakąś tam sprawdzoną markę. Jest strasznie zimno, jest minus 7 na zewnątrz. Nie mam poprawnego montowania do tej kamery do samochodu, to nie jest na przystawce. Ona sobie stoi po prostu na desce rozdzielczej samochodu. Mam podgląd na telefonie, no więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i co? W ogóle po co jest mi ona? Zastanawiałem się, czy nie kupić lustrzanki jakiejś, która by nagrywała w 4K albo coś takiego. No ale jednak, wiecie, kwestia kasy, gdzie to trochę kosztuje, no to jest istotna sprawa. Teraz to takie nagranie mini testowe, w ogóle pewnie je wrzucę na Facebooka, a nie na kanał żaden, więc zobaczymy, jak to będzie. Natomiast no, ostatnio właśnie jeżdżę w trasę, w związku z tym, dlaczego by nie wykorzystać tego czasu, który i tak siedzę w samochodzie, na to, żeby trochę pogadać. Zobaczymy, jak ta kamera sobie w ogóle z dźwiękiem radzi. Ma tam jakieś, wiecie, mega bajery w postaci odszumiania i tak dalej. No, stabilizacja obrazu, także zobaczymy, jak to wygląda. No tak, no a poza tym myślałem sobie, żeby może spróbować nagrać więcej vlogów. I to zarówno vlogów takich moich, jak i Star Warsowych. No bo wiecie, jednak w ten sposób trzymać kamerkę, czy tak jak teraz, ona sobie stoi, jest znacznie wygodniej niż, wiecie, w ten sposób trzymać lustrzankę jeszcze z jakimś dużym obiektywem, no to trochę waży, nie? Jest to mało wygodne. No więc zobaczymy, jak się będzie nagrywało przy pomocy GoPro. Takie, powiedzmy, szaleństwo małe. Zobaczymy przede wszystkim, jak dźwięk się nagrywa, bo też fajnie jest mieć malutka kostka GoPro Session, no to są takie kostki, nie wiem ile to ma, cal na cal, może trochę więcej. No i to jest coś takiego, ja strasznie nie lubię nagrywać telefonem, nie wiem dlaczego, zdjęcia telefonem jeszcze tak, ale nagrywać film telefonem to już mi się wydaje strasznie dziwne, no więc taka kosteczka, którą by po prostu można było mieć w kieszeni, jakość zobaczymy. W tej chwili to wam powiem, ja pewnie zrobię jakiś color grading, ale jest ustawione na 2,7K na 24 klatki, ta kamerka teraz, jak ja mówię. No bo 2,7K trochę mi tam daje więcej możliwości, żeby poprawić kadr, a pozwala ustawić nie ten super view, czyli wiecie, ten taki bardzo szeroki kąt widzenia kamery. No dlatego, że do samochodu, wiecie, no jakbym ustawił bardzo szeroki kąt widzenia kamery, no to jest bez sensu. No w samochodzie ja siedzę blisko, to nie ma sensu. Zobaczymy, jak nagrywać dźwięk przede wszystkim. To jest istotne. Teraz, w tej chwili, kiedy to nagrywam, no to jest pierwsze nagranie, więc zobaczymy. Natomiast teraz, jeszcze póki jadę, to planuję nagrać. Spojrzałem teraz, bo strasznie mam ciemną twarz przez to, że tu jest jasno dookoła, no ale to zobaczymy, jak to będzie. Ciekawe, czy jak zrobię tak, to czy mi ustawi na... O, może trochę lepiej jest. Faktycznie. O, słuchajcie, kolumna prezydencka jedzie. A nie, to nawet nie prezydencka, Matko Boska, ile suk. Więcej was matka nie miała? Jadą, bo pewnie darmowa herbata ma. Nie żartuję, jakby policja jest spoko i ja uważam, że jest bardziej spoko niż bardzo wielu innych ludzi. No, jaka jest idea za w ogóle takim nagrywaniem w samochodzie, czy takim nagrywaniem na luzaku? Trochę tak jak w przypadku streama. Tak, czyli że ja sobie mogę pogadać na różne tematy. Dla was ja nie będę tutaj wkładał jakichś tam Bóg wie jakich energii, czy Bóg wie jakiej energii w montowanie tego. Po prostu, nie wiem, możecie sobie odpalić to w drugiej karcie na YouTubie, jeśli będę wrzucał na YouTube albo na Facebooku i po prostu posłuchać jakiegoś tam mojego gadania, bo a nuż widelec kogoś to interesuje. Także teraz jak jadę, czeka mnie jeszcze około godziny, może półtorej do Warszawy. Jeszcze jest dzień, więc jest relatywnie jasno. O, no i w planach jest, jeszcze chcę nagrać dzisiaj być może dwa materiały. Zobaczymy, może się okazać, ponieważ to w moim samochodzie to nie jest, wiecie, BMW,
miliony monet. W związku z tym jest dosyć głośno, zwłaszcza jak się jedzie 120, bo tyle w tej chwili jadę. Jest głośno, no więc zobaczymy, jak ta kamerka sobie radzi w przypadku nagrywania dźwięku, jak dookoła jest pełno szumu, bo być może w ogóle nie będę mógł wykorzystać tych materiałów, bo będą absolutnie do niczego, nie będą się do niczego nadawać, ponieważ no, szum otoczenia będzie zbyt duży. Radio jest w tej chwili wyłączone. No dobra, no to co? No to zobaczymy, jak to wygląda. Trzymajcie się, papa, pamiętajcie o tam łapkach w górę. W zależności od tego, gdzie to poleci, whatever. Papa.